Rok 1914. Potrzebujemy wojny. Wszyscy czuli, że wielka wojna nadciągała. Francuzi chcieli odzyskać ziemię, które Niemcy im zabrali. Niemcy chcieli zabrać ziemię wszystkim, a ponadto budowali przystojną flotę, która zawstydziła Brytyjczyków. Te dwa imperia uważały, że były naprawdę fajne, ale wiele ludzi tam mieszkających wcale tak nie myślało i niektórzy nawet zaczęli ogłaszać niepodległość z pomocą Rosji. Wszyscy obgadywali się nawzajem. Dodatkowo wojsko przeszło daleką drogę od ostatniej większej wojny i nagle wszyscy chcieli skopać sobie tyłki. W tej części Austro-Węgier żyło sporo Serbów i Bośniaków, którzy nie znosili życia w Austro-Węgrach, więc austro-węgierski arcyksiąże Franciszek Ferdynand jedzie tam na miłą przejażdżkę w kabriolecie, publikując wcześniej trasę przejazdu. I poszło to dokładnie tak, jak myślisz. Paru zabójców czekało na niego po drodze, rzucając bomby pod jego auto, ale chybili i wysadzili jadących za nim oficerów. Więc arcyksiąże opuszcza Sarajewo, ukrywa się i cała wojna się nie wydarzyła. Tylko że nie. Arcyksiąże nie opuszcza Sarajewa, ale zamiast tego jedzie kabrioletem do szpitala, aby odwiedzić rannych oficerów. Kierowca skręca w złą uliczkę i przez zupełny przypadek trafia na jednego z zabójców, który zabija księcia. Austro-Węgry są oczywiście wściekłe i myślą, że serbski rząd maczał w tym swoje palce i pewnie tak było. Więc idą do swojego sojusznika, Niemiec, i mówią: hej Niemcy, zamierzamy wypowiedzieć wojnę Serbii, a Niemcom ten pomysł się podoba. No to Austro-Węgry wysyłają Serbii wielką listę niemożliwych do spełnienia żądań, a gdy Serbia odmawia, Austro-Węgry wypowiadają wojnę. Austro-Węgry i Niemcy to przyjaciele, a Serbia kumpluje się z Rosją, która z kolei przyjaźni się z Francją, więc wszystkie te kraje wypowiadają sobie wojnę. Czarnogóra też dołącza. Francja i Wielka Brytania niby się przyjaźnią, więc gdy Francja mówi: hej Anglio, położesz? Wielka Brytania mówi coś w stylu: może? A potem decydują się jednak w to nie mieszać, co jest świetną wiadomością dla Niemiec, ponieważ mają one plan. Wiedzą, że Rosja jest duża i niezdarna, przez co mobilizacja wojsk zajmie im trochę czasu. Więc z tym gościem na czele Niemcy wyślą wszystkie swoje wojska do Francji, podczas gdy Rosja będzie się przygotowywać. Błyskawicznie zajmą Francję, a następnie Rosję. A potem wszyscy będziemy mówić po niemiecku i codziennie jeść Pfefferpotast. Jest tylko jeden tyci problem. Francja ma sporo fortów wzdłuż granicy z Niemcami i Niemcy nie mogą tracić czasu na ich zajmowanie, więc decydują się przejść dookoła, przez Belgię. Belgia jest neutralna, ale Niemcy chcą przemieścić 750 tysięcy żołnierzy przez jej terytorium, aby ominąć fortyfikacje Francji. Mają nadzieję, że Belgia po prostu się zamknie i będzie siedzieć cicho, ale Belgia walczy i idzie jej to naprawdę nieźle. Co gorsza, Wielka Brytania jest wkurzona, że Niemcy atakują postronne państwa, więc wypowiada wojnę Niemcom. Więc Niemcy brną przez Belgię i popełniają po drodze okrucieństwa. Noszą również kolce i czasami mają czaszki na mundurach. Więc jeśli próbujecie nie wyglądać jak ci źli, dobra robota. Ententa prowadzi wiele kampanii propagandowych, co zaczyna przynosić skutki, zwłaszcza w Ameryce. Amerykański prezydent Woodrow Wilson widzi siebie jako takiego trochę Jezusa i przez większość wojny stara się przekonać wszystkich do pogodzenia się. Ale w Stanach żyło dużo Niemców, którzy gdy wojna wybuchła, chętnie wspierali cesarstwo, ale gdy na jaw wyszły zbrodnie wojenne w Belgii, stali się oni mniej entuzjastyczni. Zagrajmy w Znajdź francuskiego żołnierza! Znalazłeś go? Proste, prawda? Nosi jasno-niebieski mundur z czerwonymi spodniami. Zgadnij, kto również z łatwością go znalazł. Niemcy. Więc gdy Francuzi powoli marszowali po wsiach, Niemcy z łatwością niszczyli ich za pomocą swoich wielkich dział. Wszystkie kraje zamieszane w tę wojnę weszły w nią ze staroświecką wojenną mentalnością. Wszyscy musieli sprawić sobie nowe mundury i ogarnąć nowe taktyki podczas wielkiej wojny. Ponieważ ta wojna miała być czymś, czego jeszcze nie widział świat. Rosja jest gotowa prędzej niż Niemcy się spodziewali. Ej, Austro-Węgry, ogarniecie to? Spoko już się robi. Nie. Więc Niemcy muszą odesłać paru żołnierzy z powrotem na wschód, aby odeprzeć ataki Rosjan. Szef austro-węgierskiej armii to ten gość. I mimo, że jest przystojny, okazuje się nie być najlepszym generałem.
Austro-Węgry stale ignorują rady Niemiec, a potem wracają z płaczem, kiedy mają jakiś problem. Nie poradziły sobie nawet z malutką Serbią, która sukcesywnie odpierała wszystkie próby ataku od początku tej wojny. Lepiej radziły sobie Niemcy na północy, gdzie zniszczyli rosyjską drugą armię. Na zachodnim froncie zaś Niemcy kontynuują atak i są blisko Paryża. W tym momencie można by już myśleć, że Niemcy dopną swego, ale wtedy wojna nabrała zupełnie innego obrotu i głównodowodzący armii francuskiej zrobił coś niespodziewanego. Zakazał swoim armiom się wycofywać. W wynikłej bitwie powstała luka we froncie niemieckim. Jeśli luka się tworzy, wróg może jej użyć, aby cię oflankować, więc niemieckie wojsko musiało się wycofać. Ententa przeprowadziła kontratak, więc Niemcy się okopali. To samo Francuzi. Potem obie strony przemieściły się na północ, próbując uzyskać przewagę nad sobą. Kiedy aż dotarły nad morze i się zatrzymały, okopały całą drogę od brzegu do Szwajcarii. To początek wojny pozycyjnej na froncie zachodnim. Działała ona w ten sposób. Dwie walczące ze sobą strony w okopach z ziemią niczyją pośrodku. Jedna strona bombardowała drugą setkami tysięcy pocisków, czasem nawet codziennie. Miało to ogromny wpływ na psychikę żołnierzy i wielu raniło. I wtedy atakujący opuszczali ich okopy i biegli przez ziemię niczyją, przez błotnistą masę z kraterami po pociskach i drutami kolczastymi. Strona broniąca się strzelała z pistoletów maszynowych do atakującej strony, zabijając tysiące. Atakujący wysyłali falę za falą aż do momentu, kiedy albo druga strona się poddała, albo okop został zdobyty. Wymagało to miesięcy walki i śmierci tysięcy żołnierzy, aby zdobyć kilka metrów lub kilometrów lądu. Życie w okopach było ciężkie. Zwłoki, błoto, które mogło cię całe pochłonąć, baseny zatrutej wody, szczury, choroby, smród. Niewyobrażalne jest to, że miliony żołnierzy było narażonych na takie warunki, a dowódcy kazali im przez lata.